Cześć, witajcie na naszym kanale Datsun.pl. Dzisiaj sklep Fortnite'a, dzisiaj sobota, 11 maja, więc zaczynamy, zobaczymy co nowego, co fajnego, ale zanim zaczniemy, zostawcie suba i łapę w górę i możecie wesprzeć mój kanał Datsun.pl w sklepie Fortnite. Dobra, lecimy, już nie przedłużamy, na samej górze mamy emotki, które już wszyscy wczoraj widzieli, więc lecimy dalej, szukamy, jak widzicie, nie mamy Star Warsów, więc co tu mamy nowego? Mamy zestaw Ligi Złoczyńców. Jest, mamy coś nowego, mamy maskę Himiko Toga, albo bez maski, jest to życie, jest zbyt ciężkie, chcę sprawdzić, by się stało łatwiejsze. Mamy Tomura Shigaraki, nie wiem czy to dobrze czytam, więc szybko to czytamy, żeby nie było błędów, więc może nie znajdziecie tego błędu. Zaraz poddasz się woli swojego przyszłego króla, dwie wersje z kapturem lub bez kaptura. Mamy Tabi, zniszcz tych, którzy uważają, że zasługują na miano bohatera, tak wygląda Dabi. Pojemnik transformacji, tak wygląda, jest też Nomu Junior, plecak, pozdrowienia od Ligi Złoczyńców, jest też zapalniczka pleca, niebieskim płomieniem, jest też ostrze Himiko Togi, Kill Off, ulubiony nóż Himiko Togi, jest też niszcząca kosa, niszczająca, ona jest niszczająca, rozwala wszystko, jest też sierpy z niebieskim płomieniem, niech twój dar rozbłyśnie jasnym płomieniem. Jest też emotka radość Togi. No nie taka radosna. I jest też skruszony kontroler. No nie ma kontrolera. Wszystko za 3800. I nowość, pakiet Himiko Toga. Mamy to w zestawie za 2000. Czy macie albo większy zestaw do wyboru, albo mniejszy. Wszystko zależy od was, jest też oddzielnie pakiet Tomoru Shikari albo pakiet Tabi, one są po 2000, ale całość za 3800. Dobra, dalej, Billy dalej w sklepie, a ona się pojawiła, jak dobrze pamiętam, wczoraj. Tak samo mamy zestaw, królewski zestaw z jej motkami, ścieżkami. Lecimy, zestawy NFSS, 2. I co to wszystko? No niemożliwe, Star Warsy uciekły, dodali tylko to. No i co, ja myślałem, że będzie więcej tego. A tu mamy tylko szpan przed aparatem. Rewanż. Rewanż, fajny jest rewanż. Czas się odpłacić. Z wersją też Lego. Jest też kolczasta skorupa. Plecak. Jest to Noir. Noir. A czemu taki jasniejszy? Dobra. I poszukiwać poszlak. Plecak. Tu mamy Noir. Śledcze. Przejdziemy w detektywów. Czarny kryminał. Zestaw. Pani zestaw kryminał. Oczywiście też Lego. I tajne materiały. Plecak. Mamy prywatnego detektywa. Tak wygląda prywatny detektyw. Jest prywatny detektyw w wersji Lego i jest też torba na dowody. Bardzo podobna do tej kubitki. Kilo powiększająca lupa. Wicekról model pierwszy. Pojazd. Dość duży, fajny. Mi się podoba. I to byłoby wszystko na dzisiaj? Gwiezdne wojny są, ale niżej. Myślałem, że jeszcze coś będzie. A tutaj nie ma. O, teraz się zawiodłem, bo tylko dwie nowości. Jedna nowość tak naprawdę, a drugie nowe takie rzeczy, które gdzieś tam powróciły. Burgerownia, no to wszystko już było, tak? Ekipa, Fuse, Skrzydlaty, Galaktyki jeszcze są, możecie kupić, Pirouette, Winderman i Operacja Warby. Czyli Gwiezdne Wojny jeszcze są w sklepie, więc jeśli ktoś nie zdążył zakupić, one po prostu pojawiły się niżej. No ale kurde, myślałem, że więcej będzie z tego unikalnych stylów, a to tylko tyle. No dobra, no ciężko wybrać co dzisiaj najlepszego, bo to mnie w ogóle nie kręci. Mi się wydaje, ciężko. No, rewanż moim zdaniem dzisiaj mi się podoba. Rewanż moim zdaniem dzisiaj najlepszy. Piszcie w komentarzach, co wam się najbardziej podoba w sklepie Fortnite. Zostawcie suba, łapę w górę. Elo, widzimy się już jutro w niedzielę.